Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj placuszki z wędzonym kurczakiem i szczypiorkiem. Bardzo proste i bardzo szybkie w przygotowaniu, ale także bardzo smaczne i bardzo sycące, więc ja z pełnym przekonaniem polecam. Ja do ich przygotowania wykorzystałam otręby owsiane, ale spokojnie można je podmienić na przykład na płatki owsiane, czy też na mąkę zwykłą lub pełnoziarnistą i też będzie bardzo dobrze i bardzo smacznie. Mam nadzieję, że Wam posmakują. Sprawdzą się także świetnie na zimno, jako przekąska na wynos, na przykład do pracy czy do szkoły. I w tej roli bardzo często u nas w domu także występują. Jeśli Wam się spodobają, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja serdecznie zapraszam. Za chwilę pokażę, jakie przyrządzam i do tego filmiku również bardzo serdecznie zapraszam. Do miski wbijam jedno całe jajko. Dodaję otręby owsiane, 3 łyżki. Można także wymieszać otręby owsiane z pszennymi, żytnimi, orkiszowymi, na przykład 2 łyżki owsianych i 1 łyżka tych innych. 1 łyżka jogurtu naturalnego. Szczypta soli, ale tak nie za dużo, dlatego że kurczak, który za chwilę będę tutaj dodawać, jest wędzony i jest już lekko słony. I jakieś pół łyżeczki oregano. Dokładnie mieszam. I odstawiam na chwilę na bok, aby otręby spęczniały, a sama w tym czasie szykuję pozostałe składniki. No i teraz będę potrzebowała kawałek wędzonego kurczaka, w moim przypadku jedna nóżka, którą obrałam ze skóry, mięso obrałam z kości i teraz dość drobno je posiekam. Myślę, że tak wystarczy. Teraz szczypiorek. Ilość szczypiorku według uznania. Ja mam mniej więcej tyle. I teraz niezbyt drobno go osiekam. Otręby w międzyczasie lekko spęczniały. Dodaję teraz do nich mięso oraz szczypiorek. Dokładnie mieszam i ciasto na placuszki gotowe. No i teraz rozgrzewam patelnię i smażę bądź opiekam placuszki. Smażę dlatego, że można je oczywiście usmażyć na niewielkiej ilości oleju lub oliwy z oliwek. A opiekam dlatego, że można je także przygotować metodą beztłuszczową, na przykład z wykorzystaniem patelni umożliwiającej smażenie beztłuszczowe. I ja tak właśnie postąpię. Jeśli chodzi o kształt i wielkość placuszków, to już według uznania można robić takie małe, zgrabne kółeczka, które następnie podamy na szaszłykowych patyczkach. Można zrobić 3 bądź 4 większe placuszki. Pełna dowolność. No i teraz klasycznie, jak to placuszki, na nie za dużym ogniu opiekam je bądź smażę z obu stron na złocisto-rumiany kolor. Tak długo, aż z wierzchu będą ładnie zrumienione, a w środku upieczone. No i kiedy są już gotowe, przekładam je na metalową kratkę ruszt, aby nieco odparowały. Kiedy są ciepłe, pachną naprawdę obłędnie wędzonym kurczakiem i bardzo delikatnie szczypiorkiem. Jeśli planuję je podać na ciepło, to zostawiam je tak do odparowania na jakąś minutkę, może dwie i podaję, póki jeszcze ciepłe, ale bardzo dobrze smakują także na zimno i są świetną alternatywą dla kanapki. I jeśli właśnie chcę je zabrać jako przekąskę na wynos do pracy czy do szkoły, to po prostu zostawiam je do całkowitego wystygnięcia, a następnie pakuję i w postaci takich złocistych, otrębowych chlebków wypełnionych kurczakiem i szczypiorkiem są gotowe do zabrania jako przekąska na wynos. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, bo jest naprawdę wspaniały. Moje placuszki, jeszcze ciepłe, pojawiają się na talerzu. Podaję je z dowolnym sosem, domowym bądź kupnym, pomidorowym, majonezowym, jogurtowym. To już według uznania. Można je także podać na przykład z plastrem żółtego sera, który fajnie roztopi się pod wpływem temperatury placuszku. Można także ten ser zapiec na placuszkach jeszcze na patelni. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Jest to naprawdę pomysł na bardzo szybki, aczkolwiek sycący posiłek. I to zarówno taki podany porządnie na talerzu, jedzony w domu, jak i poza domem, w szkole, w pracy. Spożywany po prostu jako kanapka. Pracy przy nich niewiele, co jest tylko dodatkowym plusem.
Moje podaję na stół. Na koniec, jak zawsze, życzę smacznego i zachęcam do ich przygotowania. Smacznego!